Polacy wydali ponad 120 miliardów złotych w 2017 roku na opiekę zdrowotną. Oczywiście większa część pochodzi z środków publicznych, bo jest to ponad 70 miliardów, ale już ponad 40 miliardów, niektóre źródła podają nawet 46 miliardów, wydajemy z własnej prywatnej kieszeni. Dlaczego tak się dzieje? E, pomimo że koszyk e, świadczeń gwarantowanych jest tak szeroki. E, za te nasze wydatki przede wszystkim odpowiadają kolejki. E, Czas oczekiwania na specjalistów, na lekarzy specjalistów czy na niektóre zabiegi jest bardzo długi. Na wizytę do ortopedy będziemy musieli czekać aż 9 miesięcy. Na wykonanie rezonansu magnetycznego kolejne 6-8 miesięcy. To bardzo długie terminy. Dlatego nie dziwi fakt, że rosną również pieniądze, które wydajemy na prywatne ubezpieczenia zdrowotne.